Dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy ogłosić wyniki konkursu na największego tegorocznego. Nie powiem, że walka była zaciekła, albo szanse były wyrównane, bo tak nie było. No cóż, także największego pomidorka mieli leśne ludki. Gratulacje. Brawo, 704 gramy. To naprawdę wielki pomidor. Tak. Największego ziemnioka mieli Hobby Ino. 650, brawo. A największą cebulę mieliśmy my, o dziwo. 187. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę cebulę babci Hobby Ino, która miała 235, no to wygrała w cebulach babcia Hobby Ino. Brawo dla pani babci. Pani babcia musi założyć kanał ogrodniczy. Dokładnie, czekamy pani babciu. Aby odebrać swoją nagrodę, którą w tym roku, tak jak zawsze w każdym naszym konkursie, jest nic. Albo uścisk dłoni prezesa. Tak. I jeszcze co? No chcieliśmy powiedzieć, że dzięki za udział w konkursie wzięli udział, kto wziął udział? Księżycowy Łan, Siedlisko Marcinówka, Zdrowy Zagonek, Leśne Ludki, Hobby Ino i Naturalnie. No i my oczywiście, Dziki w Ogrodzie. Mamy nadzieję, że za rok, w następnym sezonie, znów zrobimy coś wspólnie, jakiś nowy konkurs. Mamy nadzieję, że ktoś mądrzejszy od nas powymyśla i że będzie tego więcej i będzie to takie bardziej ciekawe. To jest ciekawe. Ale przynajmniej coś było. Tak, i fajnie, że potrafiliśmy się w sumie zgrać i nagrać te filmy i w fajnym i miłym towarzystwie mogliśmy to zrobić. I prawie nie trzeba było przypominać milion razy, także jest okej. Tak, a poza tym ma to też swoje plusy, bo no lepiej się poznaliśmy w sumie jako taka mała społeczność YouTube'owa. I chciałam coś jeszcze powiedzieć, ale już zapomniałam. Aha. Co. Obejrzyjcie wszystkie filmy na playliście. I pozostawiajcie wszystkim suby, a nie. Tak, no. I możecie też komentować te filmy, jakby co, nie? I dawać łapki w górę, żebyśmy mieli motywację na następny rok. I możecie też napisać pod filmem, czy wy macie jakieś pomysły na przykład na następny konkurs, co moglibyśmy zrobić, wyhodować i tak dalej. Teraz przez całą zimę będziemy mieli możliwość, nie wiem, przygotowania się jakoś, tak? Nie wiem, zdobycia może jakiś nasion czy czegoś tam na wiosnę. Także wszystkie pomysły wpisujcie i naprawdę rozważymy każdy komentarz, myślę. W sensie każdy pomysł. Może ty, ja będę olewał, ale piszcie i tak. I jak ktoś próbuje dołączyć do grupy, to odezwijcie się najpierw i powiedzcie, z jakiego kanału wy jesteście. Nie wiemy, a jak ja nie wiem kto, to nie wpuszczam. Tak, a no to jest typowa grupa po prostu dla tego konkursu jakby, więc... Nie dla konkursu, tylko to jest grupa dla małych youtuberów, którzy zajmują się mniej więcej, powiedzmy, ogródkiem, czymś wokół tego. Także tak. Jak macie kanał o Pokemonach, to nie. A jak nie macie kanału wcale, no to też nie? Także są inne gówno grupki na Facebooku. No, nie obrażajcie się, ale po prostu tak wymyśliliśmy. Tak. No i to wszystko. Dziękujemy, Naura. I jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom. Brawo!